Dzisiaj w naszym kolejnym odcinku naszej serii mamy takiego specjalnego małego gościa. Nasz gość musi zrobić papa. Cześć. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny od tych wszystkich, do których was przyzwyczailiśmy, bo w tym odcinku chciałbym wam pokazać coś zupełnie nowego, czego jeszcze na pewno nie widzieliście. Witamy was bardzo serdecznie na kanale YouTube BalticBHP.pl. Odcinek numer 357, w którym chcielibyśmy wam zaprezentować dziecięce ubrania marki Engelbert Strauss. Nasza piękna modelka Natasza będzie dzisiaj służyła za modela i będzie nam pokazywała i przedstawiała chociaż małą część garderoby, która jest dostępna marki Strauss. Tutaj na Nataszy mamy taką piękną koszulkę dwukolorową. Jak sami widzicie, wygląda naprawdę doskonale. Bardzo fajny materiał, bawełna, bardzo przyjemna w dotyku, delikatna, z tym dużym, fajnym logiem. Teraz wyglądamy jak brat i siostra z logami z przodu. Ale jeszcze coś ciekawego chciałbym wam pokazać, czego pewnie nie widać za dobrze, kiedy kamera jest tak wysoko. Tu przeniesiemy teraz kamerę trochę niżej i myślę, że teraz zacznie się, dopiero będziemy mogli wam pokazać wszystko, co fajne mamy na sobie. Postanowiliśmy dzisiaj zaprezentować wam spodnie marki Engelbert Strauss. Marki Strauss, model Warngelb w rozmiarze moim 48 i Nataszy na 1,30 m rozmiar. Spodnie to jest wierna kopia tych spodni, które ja mam na sobie. To jest dokładnie to samo ze wszystkimi kieszonkami. Mamy tu kieszonkę. Mamy z przodu kieszonkę zapinaną na zamek. Świetnie. I mamy z tyłu te świetne wywietrzniki, dzięki którym mamy wentylację w środku i możemy sobie chodzić. Rozpinamy wywietrzniki na obu nogawkach. I idziemy do przodu, pokazując jak wywierzchniki działają. Spodnie, wierna kopia, wyglądają dokładnie identycznie. Wszystko co materiał, kordura na kolanach, jak tutaj jak widzicie. Kordura na kolanach, miejsce na mini, na kolanniki, czyli wszystko to, co w spodniach dla dorosłych jest. Kieszonki, jak widzicie, dokładne odwzorowanie. Kieszonki u góry, kieszonka na miarę. Z tyłu mamy dwie kieszonki, jedna zapinana na nap, jedna otwarta, też wykonane z kordury. Długa kieszeń na narzędzia i tak dalej, więc wszystko dokładnie odwzorowane. No i w pasie tutaj jest trochę inne rozwiązanie niż flex belt. Tu są te takie charakterystyczne ściągacze, jak macie w spodniach dla dzieci. Tam są te takie gumki, które się tak fajnie rozciągają i dzięki temu możecie dopasować te spodnie do odpowiedniego rozmiaru pasa, ale jak widzicie, wyglądają dokładnie bardzo podobnie i do tego jest bardzo, bardzo fajna koszulka. Teraz, żeby już nie zawstydzać tutaj naszej pięknej młodej modelki, która bardzo chętnie ucieszyła się, że mogła wystąpić w jednym z naszych odcinków. Myślę, że jeżeli chodzi o odzież roboczą dla dzieci, to myślę, że tu mamy bardzo fajny przykład, jak można to dopasować. Kiedy tata pracuje, może ubrać córkę w dokładnie takie same ubrania, albo syna, jak tam sobie wolicie, i wyglądać jak wersja duża i wersja mała. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Było mi niezwykle miło gościć naszego pierwszego gościa w naszych odcinkach. Trzymajcie się i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Cześć!